W Muzeum Historii Katowic w dziale teatralno-filmowym spotykam pana Jacka Durskiego, poetę, literata, rzeźbiarza i no, pełnym malarza, tego słowa znaczeniu artystę. Panie Jacku, no, wydał pan do tej pory bardzo dużo książek, namalował pan wiele obrazów, wykonał pan wiele rzeźb. Kiedy pan znajduje na to czas? Byłem artystą, malarzem, jestem członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków w Katowicach. Malowałem ponad 30 lat, ale później dzięki zaistnieniu u Wiesława Myśliwskiego 15 lat temu, który był redaktorem naczelnym dwóch pism warszawskich, Cycyny i Regionów, zacząłem pisać coraz więcej. W tej chwili od 3 lat tylko piszę. Wydaję książki, które są albo krótkimi powieściami, albo książki z interakcji słowa i obrazu najpierw, później interakcji sztuk, a teraz również z interakcji nauki i sztuki. Także pracuję po kilkanaście godzin dziennie. No, ma pan za sobą 41 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, a także zbiorowych wystaw, chyba ze 23. Tak. Jeśli chodzi o wystawy, no to robią to inni, prawda? Bo obraz się maluje, później tą wystawę ktoś tam robi. W Polsce czy za granicą. W Polsce wystawiałem tylko do 1981 roku, później niewiele. Natomiast w pisaniu to może nie chodzi tyle o książki, jak o publikacje w dobrych pismach ogólnopolskich. No i tych publikacji mam prawie już w tej chwili 100. Pamięta pan swój debiut? Tak, to właśnie był u Myśliwskiego w Cycynie, takim opowiadankiem Jutrosin o rodzinnym mieście mojego ojca. Jutrosin to jest takie śliczne miasteczko nad Orlą, niedaleko Rawicza w Wielkopolsce. Pan jest urodzony w Poznaniu. Czy ten Poznań jest dalej pańskim wewnętrznym ja? Częściowo tak. To znaczy przez wiele, wiele lat nie miałem swojej małej ojczyzny. Po części czułem się Ślązakiem, po części czułem się Wielkopolaninem. I dalej moje serce jest jakby podzielone między te dwie przestrzenie. No ale znalazł się pan na Śląsku, a także na Zagłębiu. No ale Zagłębie w tym myśleniu PRL-owskim jest inną przestrzenią. Ja byłem zawsze antykomunistą, zresztą w Zagłębiu zakładałem ruch odbudowy Polski, więc ja nie mam tego odczucia, że Zagłębie jest przestrzenią czerwoną. Jest to kawałek w tej chwili Śląska. Nie mam takich odczuć inności, zresztą dążę do braterstwa, do kochania się ludzi. No nie tak dawno z inicjatywy Sosnowca dostałem przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego zasłużonego dla kultury polskiej. Czyli jednakże ten Sosnowiec też tam trochę dba o mnie. Ale Katowice są tym miastem, w którym żyłem ponad 30 lat i napisałem powieść o Mariackiej, a teraz przede wszystkim piszę dużą powieść, mam tak w 80% pod tytułem Okno. I rzecz będzie działa się między 47 rokiem, zacznie się kilka dni przed referendum, i do 66 roku. I to jest o Katowicach. Tam są tylko wyimki takie, gdzie jadę gdzieś do Szczyrku, do Poznania i tak dalej. Niemniej jednak ta cała rzecz się dzieje w Katowicach. Także jestem bardzo mocno związany z historią Katowic, tym samym to muzeum jest bliskie. A więc, żeby te Katowice dominowały w tym wszystkim, co pan robi artystycznie i literacko, myślę, że spotkanie, które już za chwilę będzie także udane. Już wiem, że pani Katarzyna Gliwa przeczyta wszystkie moje książki w ostatnich dniach, wcześniej
miała dobrze przeczytaną ostatnią powieść tylko, 36 bytów, także sądzę, że jeśli dopisze publiczność, to spotkanie będzie ciekawe. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. No i żeby ta książka Okno, którą pan w tej chwili kończy, ukazała się jak najszybciej na rynku wydawniczym. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę.